przez najbliższe tygodnie setki tysięcy ludzi na całym świecie będą żyły jednym tematem – mundialem. Dlatego postanowiliśmy wyjść na ulicę Tczewa, by sprawdzić, kogo tczewianie obstawiają na zwycięzców turnieju. Dzień dobry, takie futbolowe pytanie mamy. Z kim Polska zmierzy się w finale Mistrzostw Świata? A to może być z Rosją. Czyli wejdziemy do finału? Pewnie, że tak. Kto strzeli gole? Lewandowski. Jedną. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że na razie nie wiadomo. Musimy najpierw wygrać jeden mecz ze Senegalem jutro. Będzie 17:15 i wtedy zobaczymy, czy wyjdziemy z grupy. Jak jeżeli... Mam taką nadzieję, że wyjdziemy z grupy. Komu pan kibicuje? No wiadomo komu, Polsce, nie? No. Z kim się w finale zmierzą Mistrzostw Świata? Nie wiem, jak ocenić. Ale dojdą do finału. Nie da rady. Czy państwo kibicują? No. Mój mąż uwielbia sport, no, piłkę. Wszystkie nożną. Mecze. No to z kim się zmierzymy w finale Mistrzostw Świata? I wygramy 2-0. Ale tak wczoraj Brazylia średnio grała. Ale oni dobrzy są. Oni się rozkręcają. To jest drużyna turniejowa. Oni się rozkręcają. Niemcy też się rozkręcą. No, to by było na tyle. A nasza najmocniejsza ogniwa? A nasi jutro 4-0 wygrają. Wszystkie ogniwa u nas są najlepsze. No nie wiem, kto wygra. Na dzisiejszy moment to ja jestem za Brazylią. Albo Hiszpanami. A nasi? Nasi mogą być trzeci albo czwarci. To no Polacy, no. Nie ma takiej opcji. Na pewno Polska. Z kim się zmierzymy w finale? Z kim? Ja przypuszczam, że z Francją. Może tak być, to, ale ja obstawiam za Polaków, nie? Ale finał taki będzie, na pewno, na bank. Polska-Francja. A kto strzeli gole? Kto? No, a kto strzela? U nas gole. No kto strzela? Lewandowski. No kto inny może strzelić? Pewnie, że Lewandowski. Rosja. Ja jestem za to, że Polska wygra. Na pewno nasi ja się postawią. Ja mówię, że Rosja. Ja zawsze trzymam za swoimi, bo to trzeba... No, ale oni mają poparcie. Nie, ale to trzeba trzymać się swoich i to jest najlepsze, nie? Ja bym też chciała, żeby nasi, ale... To trzymaj, że wygrają, to wygrają. No. Się okaże. Dziękujemy. Jutro. No. Polska-Meksyk finał. Jaki wynik? 2-1 dla Polski. A za nimi trzecie miejsce? No, chyba Hiszpania. Hiszpania. No oczywiście, że Polska. Z kim się w finale zmierzymy? Z Anglią. Wynik? Oczywiście 2-0 dla Polski, nie? Za nimi kolejne trzecie miejsce? Nie wiem, Niemcy. Król strzelców jeszcze? Oczywiście, że Lewandowski. Kto wygra mistrzostwa? Polska. Chciałabym, żeby Polacy wygrali normalne, tak? Ale takie niespodzianki są w tym roku, że nic nie wiadomo, co to będzie. A jak pan obstawia? To może z Niemcy. To Zagen Gęśni, Zagen Werhabe Erste Place Mundial. A. Wieland. Ich denke Hiszpania. Und Deutschland? Oh, Deutschland schlecht. Sehr schlecht. Und Polen? Ja, Polen ist auch gut. Da muss heute sehen. Ja. Nee, Jutro spielen. Ich denke Polen vielleicht dritter Platz. Dritter Platz? Ah, das ist gut. Ja. Kto mistrzostwa wygrywa? Dziękuję bardzo, dzięki. My. Pani, mnie interesuje opera, nie interesuje się piłką. No... 1-0, tak jak mówiłem. Z? No, z Hiszpanią. Nie mam typu na to. Różnie bywa. A jak Rosja? No. Rosja jak na tym wyjdzie? Rosja? Słabo. A nasi biało-czerwoni? Wygrają. Wygrają. Z kim? No, jutrzejszy mecz wygrają. A do finału dojdziemy? No, różnie bywa. Zobaczymy. To jest loteria. Kto wygra? No chyba nasi. Z kim się zmierzymy w finale? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Dopiero jeden raz oglądałam, także ciężko. Kto wygra mistrzostwa? No wiadomo. Meksyk po wczorajszym meczu. Z
kim się zmierzą? No, trudno określić, ale myślę, że Hiszpania dojdzie do finału i któraś z drużyn europejskich, Francja. A nasi? Do półfinału dobry był wynik, jakby doszli. Kto najwięcej dla biało-czerwonych strzeli goli? To jest sprawa otwarta, zależy jak będą atakować. Nie tylko Lewandowski strzela. Polska. Z kim się w finale zmierzymy? A nie wiem. A z kim by pani chciała zobaczyć Polaków? W finale. Ze wszystkimi. Z Senegalem? Będzie 3-0 dla Polski. A kto wygra? Mecz? Mundial? Ja tak myślę prawdopodobnie. Oprócz Polski, no. No i powiedzmy, że może Meksyk. A Polska co? Polska będzie miała drugie miejsce. Będzie w finale, albo zajmie drugie miejsce. To wygra mistrzostwa? No jak to? Wiadomo, że my. Polska. Z kim będziemy w finale? Niemcy słabo grają, pewnie z Rosją. Wynik, jaki pani obstawia? 2-1 dla nas. Gole strzeli? No Lewandowski, jak to może strzelać? No na pewno Polacy. A jak może być inaczej? Z kim będziemy w finale? Rosja? Chyba Rosja. Wynik? Damy tak 2-0. Tak mało oglądam wiadomości, no bo wieczorem wracam, nie? Także ciężko troszkę, jako listonosz. Mam nadzieję, że wygrają 2-0. Albo 2-1. Ja się nie interesuję piłką nożną, niestety. Może będzie mistrz. Mam nadzieję. Bo jak nie ma Turcji, to drugi kraj to Polska, nie? Oj, ciężko powiedzieć. Nie wiem, wie pani, mam nadzieję, że my. No wiadomo kto. Polska. Ale największa sensacja, przegrana Niemiec, 1-0. To jest dopiero zdziwienie, nie? Mistrzowie świata przegrali. Dziękuję bardzo za wywiad.